zaszczyt, że mogę poprowadzić uroczystość wręczania nagród tym, którzy zasłużyli się w dziedzinie kultury dla naszego powiatu. Jeżeli Państwo pozwolicie, to powitam gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana starostę Mariusza Filipiuka, dzięki któremu jesteśmy tutaj, dzięki któremu dzisiaj otrzymacie Państwo nagrody, także dziękujemy, panie starosto. Szczególnie witam bohaterów dzisiejszej uroczystości, tych, którzy przybyli do nas dzisiaj, tych, którzy zasłużyli się dla naszego powiatu. Witam opiekunów tych, którzy przybyli również. Także będzie nam miło dzisiaj gościć Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie to taką drobną korektę chciałem wnieść, bo pani dyrektor powiedziała, że to spotykamy się tutaj dzięki mnie. No, nie zupełnie tak jest. Dzisiaj spotykamy się właśnie dzięki Państwu. Bo z tego względu, że to Państwo w sposób szczególny kultywujecie, pielęgnujecie to wszystko, co można nazwać kulturą. To Państwo poprzez swoją działalność pięknie promujecie nasz piękny powiat bialski i za to dzisiaj z głębi serca chciałem bardzo, bardzo serdecznie Państwu podziękować. Aż się serce raduje, jak patrzę na panie w tych pięknych strojach ludowych i za to bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że po prostu Państwu się chce. Bo dzisiaj, jak patrzę na osoby, które skończyły 40 lat i tak pięknie prezentują się w tych barwnych strojach, to Państwo uświetniacie bardzo wiele uroczystości, które odbywają się na terenie naszego powiatu, bo nie wyobrażam sobie na przykład dożynek powiatowych bez udziału Państwa w tych pięknych strojach z tymi pięknymi przyśpiewkami. I to jest naprawdę piękne, że potraficie Państwo przekazywać to młodszym pokoleniom. Są na tej sali również przedstawiciele bądź pracownicy bibliotek. Dla nich też chciałem bardzo serdecznie podziękować. Ten ostatni rok, w którym funkcjonowaliśmy, ten rok w dobie pandemii, był bardzo trudnym okresem, ale mimo tych wielu trudności Państwo potrafiliście, otwieraliście się dla tych, którzy chcieli korzystać z bibliotek. I tutaj za te Wasze pomysły, za te Wasze weny twórcze również chciałem bardzo serdecznie podziękować. Widzę też na sali kolegów wójtów. W Waszą stronę, koledzy, również kieruję ogromne słowa wdzięczności, podziękowania, że wspieracie kulturę, że w swoich budżetach gminnych zawsze zabezpieczacie właściwe środki tak, aby tę kulturę pielęgnować, dbać, rozwijać. Dzisiaj będę miał też przyjemność wręczyć nagrody dla tych, którzy decyzją kapituły na to zasłużyli. Drodzy Państwo, z głębi serca bardzo Państwu dziękuję za to wszystko, co robicie. Życzę Państwu przede wszystkim bardzo, bardzo dużo zdrowia, wytrwałości i obyśmy jeszcze przez wiele, wiele lat mogli spotykać się na tego typu uroczystościach. Zauważyłem, że jest na sali pan Rysio Turyk. Panie Rysiu, bardzo miło pana widzieć. Jest Andrzej Kurenda, jest Artur Bieńkowski, który swoją piękną fotografią promował nasz powiat również na wystawach międzynarodowych.
Także dziękuję Państwu za to wszystko, co robicie z głębi serca. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na początku chciałabym poinformować Państwa o nagrodzie, jaka zostanie przyznana Bibliotece Roku Powiatu Bialskiego. Kryterium wyróżniającym bibliotekę w danym roku kalendarzowym powinno być przede wszystkim zaangażowanie i pomysłowość w podejmowaniu nowatorskich zmian w działalności biblioteki, inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty biblioteki, promocji książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz środowiska lokalnego. Protokół jury 13. edycji konkursu dla bibliotek publicznych powiatu bialskiego pod hasłem Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego. Jury w składzie Grzegorz Siemakowicz, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, Barbara Kociubińska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Dorota Uryniuk, inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Anna Kwedoruk, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, Emilia Walszczuk, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Po zapoznaniu się z działalnością placówek bibliotecznych powiatu w 2020 roku na podstawie nadesłanych ankiet oraz spotkaniu online z wytypowaną jednogłośnie biblioteką, tytuł Biblioteki Roku 2020 Powiatu Bialskiego przyznało Bibliotece imienia Kajetana Sawczuka w Konstantynowie. Wielkie brawa dla biblioteki. I teraz bardzo poproszę pana starostę, pana dyrektora biblioteki i oczywiście panią dyrektor Beatę Łyczewską. Szanowni Państwo, następna kategoria to nagrody, jakie zostały przyznane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury są przyznawane co roku na mocy uchwały nr 31/191/2009 Rady Powiatów Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009. I laureatami mogą być mieszkańcy powiatu bialskiego, osoby prawne, organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie powiatu bialskiego lub służące na jego rzecz na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Przyznajemy je we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności za osiągnięcia w twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowaniu działalności i edukacji kulturalnej. Protokołem w dniu 20 maja 2021 komisja powołana uchwałą Rady Powiatów Białej Podlaskiej w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w składzie przewodnicząca komisji, dyrektor Wydziału Barbara Kociubińska-Koza, przedstawiciel zarządu powiatu w Białej Podlaskiej, wicestarosta Janusz Kulimowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Arkadiusz Maksymiuk, wiceprzewodnicząca tejże komisji pani Czesława Caruk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Borek, dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Krzysztof Bruczuk i inspektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Dorota Uryniuk. Po zapoznaniu się ze złożonymi w terminie wnioskami postanowiła zaopiniować pozytywnie następujące kandydatury wraz z następującym podziałem środków. Zespół Ludowy Leśne Echo z Zaścianek 2000 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka 2000 zł, Zespół Lewkowianie z Dokudowa 2000 zł, Pan Ryszard Turyk 1400 zł, Pan Artur Bieńkowski 1300 i Pani Angelika Magier 1300.
Bardzo proszę jeszcze Pana Starostę o wręczenie nagród i zapraszam laureatów. W zaściankach wesołe życie, przyjedźcie wy do nas, to zobaczycie. I w lesie grzyby, i w spawie żaby, a w kole śpiewaczy wesołe baby. No jedna do tańca, druga śpiewa, pracują latem, pracują wiośnie i od tej roboty garb ciągle rośnie. Moi kochani, tak symbolicznie, skoro słowo się rzekło, ale korzystając z okazji, mamy niezmierną przyjemność zaprosić tutaj Państwa, wszystkich obecnych i wszyscy, którzy chcą, a nas słyszą, jutro na potańcówkę na dechach w zaściankach. Moi drodzy, ja nie mogę tańczyć dobrze, bo mnie noga boli w biodrze, ale myślę, że skoro wy jutro przyjedziecie, to potańcujecie i za mnie. Zapraszamy serdecznie jutro na godzinę 18 ze ścianki. Potańcuwa na dechach! Następne nasze kryterium to samorząd gminny przyjazny kulturze. Celem nagrody jest wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną oraz promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzanych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. W konkursie może wziąć udział każda gmina, również gmina miejska z terenu powiatu bialskiego. Podstawą oceny jest wypełniona przez gminę i przesłana na adres starostwa powiatowego ankieta. Protokół 15 czerwca 2021 kapitułą konkursową powołaną zarządzeniem starosty z dnia 1 czerwca 2021 w składzie Barbara Kociubińska-Koza, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Anna Jureczek, Dorota Uryniuk jako inspektorzy w tym wydziale. Po zapoznaniu się z 9 ankietami zgłoszonymi przez samorządy gminne i zliczeniu punktacji postanowiła przyznać nagrodę w konkursie Samorząd Gminny Przyjazny Kulturze za rok 2020 w gminie Kodeń. Pozostałe samorządy, które zgłosiły swoje ankiety, otrzymają podziękowania w postaci dyplomów. Zapraszamy Pana Starostę i oczywiście Pana Wójta gminy Kodeń do odebrania i naszej nagrody. Witamy Pana Wójta, Pana Jerzego Trocia. Panie Starosto, Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście i całej tej kapitule, która przyznała tę nagrodę właśnie gminie Kodeń. Dlaczego? Dlatego, że wiele by tych imprez nie odbyło się bez wsparcia starostwa. Starostwo jest bardzo otwarte na wszelką współpracę. Przynajmniej ja jako gmina Kodeń nie mogę narzekać. Także dziękuję bardzo za docenienie pracy całej gminy, pracowników Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. No i oczywiście to jest wyróżnienie dla całego społeczeństwa. Ale mówię, również tutaj dziękuję nie tylko Panu Staroście, ale całemu zarządowi powiatu bialskiego, bo to bardzo dużo od nich zależy. Pani Dyrektor również. Dziękuję. Gminy, które oprócz gminy Kodeń zgłosiły się do tego konkursu. Konstantynów gmina, Rokitno, Sławatycze, Sosnówka, miasto Terespol, gmina Tuczna i gmina Wisznice. Szanowni Państwo, i jeszcze jedna kategoria. Kategoria przyszłości, bo tutaj chcemy nagrodzić nasze bialskie talenty, szczególnie naszą młodzież, także im się należą szczególne brawa. Szanowni Państwo, nagroda ta jest przyznawana na mocy zarządzenia starosty bielskiego w celu promowania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sportu i nauki oraz upowszechniania pozytywnych wzorów i doświadczeń. Starosta bialski przyznaje nagrody zasięgając opinii kapituły konkursu, która oceniając kandydatury bierze pod uwagę nagrody bialskie talenty za rok 2020 i przyznaje te nagrody szczególnie osobom, które osiągnęły wyjątkowe wyniki zdobyte na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Protokół z obrad kapituły konkursu Bialskie Talenty za rok 2020.
Kapituła powołana zarządzeniem nr 15 starosty bialskiego z dnia 23 lutego w składzie pan Janusz Skulimowski, wicestarosta bialski jako przewodniczący, Barbara Kociubińska-Koza, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, pan Arkadiusz Maksymiuk jako przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu, pani Elżbieta Głowińska, główny specjalista Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pani Marta Bogusz, inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pan Stanisław Polaczuk, wiceprzewodniczący do spraw programowych Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego i pani Dorota Uryniuk, inspektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Po zapoznaniu się z 25 wnioskami do Nagrody Starosty Bialskiego Bialskie Talenty za rok 2020 postanawia zawnioskować do Starosty Bialskiego o przyznanie nagród następującym osobom. Grand Prix Oliwia Spycher, w dziedzinie nauki Marek Grom, w dziedzinie kultury Oliwia Kwiatkowska i Ewelina Matejko, w dziedzinie sportu Kacper Bogusz i Kacper Siedlanowski. Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem kapituła wnioskuje o przyznanie laureatom dyplomów, statuetek oraz nagród pieniężnych w wysokości laureat Grand Prix 750 zł i pozostali laureaci 500 zł. Wielkie brawa, proszę Państwa, dla naszych młodych. I bardzo prosimy na scenę naszych laureatów wraz z opiekunami, z którymi przybyli, bo proszę Państwa, myślę, że tutaj wielka rola, wielkie zadanie i wielki ukłon tym, którzy opiekują się naszymi młodymi, którzy torują im tą drogę do tego, żeby otrzymywali jak najlepsze sukcesy. Thank you.
Szanowni Państwo, no cóż, musimy zakończyć naszą uroczystość, bo wszystko, co miłe i dobre, to szybko się kończy. Ale tak jak powiedział Pan Starosta, wszyscy myślą i mamy nadzieję, że w następnym roku ta uroczystość i wręczenia nagród już będzie mogła się odbyć na Gali Kultury w większym gronie. Miejmy taką nadzieję i życzmy sobie tego wszystkiego. Ja Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy cały czas pracują, którzy promują tą kulturę i dziękuję tym, którzy to doceniają.